To znowu ja i chciałem powiedzieć, że znów tutaj będę, bo ten nowy kanał, co miałem, to mi go zamknęli, bo byłem za mało profesjonalny i nie chciałem dużo zarabiać i być sławny i ubieram się jak łajza, jakieś takie, o, a nie firmowe koszulki. No i nie miałem w teledyskach dużo panienek i w ogóle nie miałem teledysków, więc mnie wywalili i teraz wracam na pierwszy kanał, gdzie poczułem się od razu lepiej, bo na tym kanale nikogo nie obchodzi, czy to jest profesjonalne, czy nie. I napisałem w związku z tym piosenkę okolicznościową, że wracam na YouTube. To tak leci. Zajęło mi to 2 minuty, więc może być słaba. Wracam na YouTube. Wracam na YouTube. Znać kolegę i wyślij zaproszenie mu tu, bo wracam na YouTube. Kiss my ass. Dobra, nie wiem jak skończyć tą piosenkę właśnie. Nie napisałem końcówki, więc może być słaba. No, poza tym chciałem powiedzieć, że te piosenki nowe, co były na nowym kanale, one były takie, super były. I w ogóle za mało ludzi je zna i dlatego ja je tu wrzucę jeszcze raz tu. Bo je wyrzuciłem z tamtego nowego kanału. Albo się zdenerwowałem, że nie chcą mnie, bo jestem za mało profesjonalny. A potem się ucieszyłem, bo stwierdziłem, że ja właściwie nie chcę być profesjonalny, bo profesjonalizm to jest gówno. I ja nie lubię gówna produkować, wąchać. Znaczy, ja lubię, bo to jest taka ulga, nie? Ale jeżeli miałbym komuś to dać, żeby patrzył na to, smakował, wąchał, słuchał, i jeszcze mi za to płacił, to ja myślę, że ja znajdę lepszy sposób na życie niż profesjonalizm. W związku z tym ja znów będę kompletnie nieprofesjonalny, bo tylko to mi w życiu wychodzi. Dobrze mi to wychodzi. Jak próbuję być profesjonalny, to wychodzi kicha. No więc ogólnie się traktuje ludzi, jako kogoś, kto istnieje po to, żeby kupić to, co ja ci chcę sprzedać. No to ja ci nic nie chcę sprzedać i to jest jedyny polskojęzyczny kanał, w którym nie obchodzi mnie, czy ty mnie subskrybujesz, czy nie. I nie będę mówił na w ogóle, co to jest, żeby każdy mówił na każdym kanale na YouTube, że ej, subskrybuj, subskrybuj, subskrybuj. Bo ja wiem, że poradniki wszystkie i mądrzy ludzie, marketingowcy każą zawsze na końcu wzywać do akcji. To się nazywa call to action. Ja wiem, ja też studiowałem marketing i zarządzanie. Ja nie mówię, że się nie znam na tym. Ja mówię, że to jest obrzydliwe i ja to mam w dupie i nie podoba mi się takie podejście do ludzi po prostu. Tylko dlatego nie mówię, ej, weź zasubskrybuj, albo wymyślam jakieś wesołe i fajne scenki, które każą ludziom zasubskrybować. Dlaczego? Bo co mnie to obchodzi? To jest twój problem, czy ty subskrybujesz to, czy tamto, jak ci się podoba, to se subskrybuj, jak ci się nie podoba, to daj mi święty spokój i nie subskrybuj i nie wiem, zrób co chcesz, co mnie to obchodzi. No to dobra, to tu będą piosenki, znowu teraz i te różne rzeczy. Kanał jest zepsuty, serio, sprawdzałem z tymi ludźmi, z profesjonalistami z nowego kanału i był zepsuty, nikt go nie umie naprawić. Nie umie go naprawić Google ani nikt inny. No bo w sumie kto by inny miał? Nie da się go naprawić. Znaczy, że nie mogę i nie będę mógł nigdy na tym kanale zarabiać, bo jest zepsuty i nie da się podpiąć go do niczego, ani założyć AdWords, ani nic. Dlatego powstał nowy kanał, bo ten był zepsuty. I dalej będę publikować na zepsutym kanale po to, żebym nigdy nie mógł na nim zarabiać. Bo jak nigdy nie będę mógł zarabiać, to mnie nigdy nie będzie kusić, żeby zacząć gadać, że a, weź subskrybuj, zaprosić te gołe baby i zrobić w rozdzielczości 4 HD nie wiadomo po jakiego wała. I ładnie się ubierać i wydać pieniądze na manikir i jakieś coś tam. Dobra, więc tylko to chcę powiedzieć. A, jak widać, nie czytam tego z kartki i nie tnę tego nagrania co 5 sekund, bo już mi się nie chce. Nie, no jak będę jakieś robił takie rzeczy z scenariusza, coś przygotowane, no to dobra, to będzie ze scenariusza. Jak będzie scenka, to ona będzie ze scenariusza. Ale jak mówię, to mówię od siebie, nie? No, ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz na koniec i wychodzę stąd już, nie zawracam ci głowy, bo nie masz czasu, nie? Bo internet czeka i tak dalej. Ale ja mam pytanie, bo mnie tu nie było parę lat i ja mam ostatnie pytanie na koniec. Czy mnie zasubskrybujesz? Nie, żartuję. Pytanie jest, co się działo, jak mnie nie było? Odpowiedz w komentarzu, dzięki. Na razie, cześć, pa, bye. I przychodź se posłuchać czasem. No to co się działo, jak mnie nie było?